Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dziś jest sobota, 13 tygodnia w ciągu roku, 13 tygodnia zwykłego. Liturgia Słowa przynosi nam dalej cały czas fragmenty 9 rozdziału świętego Mateusza. Tak jeszcze właśnie, bo czasami wspominam o tym, jakich świętych możemy spotkać danego dnia. No dzisiaj, w dzisiejszą sobotę, możemy spotkać świętego Jana z Dukli. Bardzo ciekawą postać, tak, człowieka, który do końca chciał być razem z Chrystusem, dokładnie tam, gdzie Chrystus go zaprosił, dokładnie w tym, do czego Chrystus go zaprosił. Tak mnie poruszyło w jego życiorysie takie stwierdzenie, że jak już był rzeczywiście taki posunięty w latach, rzeczywiście był staruszkiem, na starość w ogóle oślep, to właśnie po omacku wędrował do konfesjonału, żeby tam usiąść, prawda, żeby być z Chrystusem w tym wszystkim, co Chrystus robił dla przychodzących do konfesjonału grzeszników, prawda, że chciał być w tym, do czego Jezus go zaprosił. To tak jak trochę ojciec Pio, zresztą obaj byli synami świętego Franciszka i Jan z Dukli, ojciec Pio, że ojciec Pio właśnie trzymał się konfesjonału, bo to było miejsce, do którego Chrystus go zaprosił. Trzymał się nie dlatego, że uważał siebie za wybitnego spowiednika, zresztą jak posłuchać ojca Pio, to właśnie on w kółko powtarzał, że ja nic nie robię, to Pan Jezus robi. Ja się tylko modlę, ja tu tylko jestem, ja tylko was słucham, prawda, a to Pan Jezus wszystko robi. No ale właśnie chodziło o towarzyszenie Jezusowi dokładnie w tym, do czego Jezus mnie zaprosił. I dlatego święty Jan z Dukli jest taką dobrą postacią wprowadzającą nas w dzisiejszą Ewangelię. Dzisiejsza Ewangelia, tak jak już powiedziałem, z 9 rozdziału Mateusza, kolejny fragment, wiersze od 14 do 17. Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł: czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan Młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego, a wtedy będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie i gorsze staje się przedarcie. Nie wlewają też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, bukłaki przepadają. Ale młode wino wlewają do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje. Patrzcie, tak myślę o tej kontrowersji między uczniami Jana i faryzeuszami, a prawda Jezusem, która gdzieś się ciągle pojawiała, szczególnie właśnie z tymi faryzeuszami, to wiemy, że ciągle była tam kontrowersja i ciągle było zgorszenie tym, czego Jezus uczył właśnie. I zobaczcie, że dzisiejsza Ewangelia pokazuje trochę źródła tej kontrowersji, że źródła tej kontrowersji są w tym, że uczniom Jana i faryzeuszom chodzi zupełnie o coś innego niż Jezusowi, dlatego nie rozumieją Jezusa. Właśnie dlatego Jezus mówi, że nowe wino trzeba wlewać do nowych bukłaków, dlatego że no, z Jezusem się nie dogadam, jeżeli najpierw nie dam się wyprowadzić z mojego starego myślenia, z moich starych schematów, właśnie to, co rozważaliśmy przy powołaniu Mateusza, nie? Że Jezus jakby wzywa, no pójdź, rusz, idź, nie? Jakby, żeby się w ogóle ruszyć, żeby zacząć myśleć, zacząć się zastanawiać, zacząć przyjmować, właśnie zacząć odkrywać, że można myśleć inaczej, że można widzieć rzeczywistość inaczej. Właśnie, żeby dać się wytrącić z tej właśnie sieci jakichś tam swoich domysłów, wymysłów, schematów myślowych, przekonań, różnych takich właśnie fałszywych konstrukcji, które nosimy w sobie, przyzwyczajeń, dać się z tego wszystkiego wytrącić i dać, prawda, sobie pokazać, że można inaczej. Że właśnie to jest ten problem, że
Grzech pierworodny właśnie zamknął nas w całej sieci kłamstw, w całej sieci fałszywych przekonań, w całej sieci fałszywych obrazów Boga, fałszywych obrazów samego siebie, fałszywych obrazów rzeczywistości. I właśnie my filtrujemy wszystkie informacje poprzez te różne fałszywe obrazy, fałszywe przekonania, fałszywe schematy, które są w nas zaszyte. I dlatego do nas nic nie dociera i dlatego właśnie dopóki się tego wszystkiego trzymamy, dopóki nie damy się z tego wszystkiego wytrącić, to w ogóle nie jesteśmy w stanie pojąć Jezusa, pojąć Pana Boga, w ogóle właśnie Pan Bóg będzie budził nasze zgorszenie, naszą kontrowersję i będziemy mieli coraz więcej mu do zarzucenia właśnie, jeżeli ja się najpierw nie dam wytrącić. I okazuje się też, jak pokazuje to Jezus, że to nie jest też problem czysto intelektualny, ani czysto jakiś taki terapeutyczny, że problem sięga głębiej, problem sięga ludzkiego serca i że to tylko Bóg zna ludzkie serce i tylko On wie, co się dzieje w ludzkim sercu i tylko On potrafi je naprawić, dlatego przychodzi osobiście w Jezusie, żeby w Jezusie działać, prawda? Nikt z nas nie potrafi naprawić swojego serca, nikt z nas nie potrafi naprawić serca drugiego człowieka. Właśnie możemy jakoś tam próbować to wszystko łatać, gdzieś tam sznurkiem wiązać, kijkiem podpierać, ale to wszystko nie będzie działać. Te nasze konstrukcje to ciągle będą się rozbijać, rozsypywać jak wieża Babel. No dlatego właśnie, że jesteśmy głęboko obciążeni błędem. Błędem grzechu pierworodnego i wszystkie dzieła naszych rąk, wszystko co robimy, co myślimy, jest tym błędem obciążone. I dlatego właśnie też Jezus powie, że pierwszy warunek, żeby być Jego uczniem, to trzeba się zaprzeć samego siebie, prawda? Puścić się tych wszystkich różnych swoich przekonań, schematów, wymysłów, pomysłów, właśnie uznać to, żebym ja to sam wewnętrznie uznał, że to wszystko, w czym siedzę, prawda, że to jest wszystko fałszywe, nie mogę temu wierzyć, bo widzę, do czego mnie to doprowadza, że doprowadza mnie do jednego wielkiego pogubienia i pomieszania, prawda, i że ja po prostu potrzebuję przestać wierzyć sobie, przestać wierzyć temu wszystkiemu, co się roi w mojej głowie, tym moim domysłom, interpretacjom i zacząć słuchać to, co powiedział Jezus, kiedy był zapytany o pierwsze, największe, najważniejsze przykazanie, odpowiedział pierwsze, słuchaj, wszystko rodzi się ze słuchania, że trzeba dać sobie powiedzieć, zasłuchać się tak bardzo, jak święty Jan zasłuchał się w serce Jezusa na ostatniej wieczerzy, że ten rytm serca Jezusa, to wszystko, co słyszał w sercu Jezusa, że to go przeniknęło i zaczęło rezonować w nim, że to stało się jego melodią, jego muzyką, prawda? Melodią i muzyką jego serca. I wtedy właśnie zaczyna to wszystko funkcjonować. Zaczynasz widzieć siebie, rzeczywistość, w szczególności zaczynasz widzieć Boga, Ojca, tak jak widzi Jezus, a tylko On widzi poprawnie. I teraz dopóki człowiek trzyma się tego, co ma w swojej głowie i za wszelką cenę chce obronić tego, co jest w mojej głowie, i jestem przekonany, że to moja głowa mówi prawdę i teraz niech Jezus się wytłumaczy, dlaczego Jezus się nie wpisuje w to, co mówi moja głowa, niech Bóg się wytłumaczy, dlaczego się nie wpisuje w to, co mówi moja głowa, to zobaczcie, ja ciągle stoję ponad Bogiem, ciągle stoję ponad. I to zobaczcie, że to też o tym mówiłem, że to ciągle grozi nam w naszych wzajemnych relacjach, że ja bardziej wierzę temu, co mi podpowiada moja głowa, niż temu, co mówi drugi człowiek. I on sobie może próbować do bólu wytłumaczyć, prawda? Do upadłego próbować mi wytłumaczyć, co on tak naprawdę myśli, czuje. Nie, ja wiem lepiej, prawda? Ja wiem lepiej, bo interpretacje, które rodzą się w mojej głowie, lepiej mi powiedzą, co myśli, czuje drugi człowiek, niż on sam. Rozumiecie? To jest straszny błąd i straszna przeszkoda. Dlatego Jezus spokojnie mówi, no niczego się ode mnie nie nauczysz, jeżeli się nie zaprzesz samego siebie, jeżeli wreszcie nie zwątpisz w to, nie dojdziesz sam, nie uznasz, że właśnie to, co ci podpowiada twoje wnętrze, twoja głowa, to nie jest prawda i nie zaczniesz słuchać, nie zaczniesz nasiąkać tym, co ja ci próbuję powiedzieć. Właśnie Jezus nie przyszedł odebrać faryzeuszom jakiegoś tam dobrego samopoczucia, jak my to jesteśmy bez skazy, jak my to jesteśmy lepsi od nich. Właśnie zobaczcie, że to jest ciekawe z faryzeuszami, mieli taką ciekawą cechę, że oni punktowali, krytykowali wszystkich dookoła, ale nie daj Boże ruszyć ich, prawda? Nie daj Boże im powiedzieć, że słuchajcie, no wy też nie wszystko dobrze robicie i tu trzeba skorygować pewne rzeczy. Ukrzyżowali, nie? Zatłukli Jezusa, nie?
Właśnie, i to zobaczcie, że nam się ciągle to przytrafia, nie? Że ja wypunktuję każdego dookoła, nie? Tylko jeśli chodzi o mnie samego, to nie, to jest nietykalne tabu, tego nie ruszać, nie mówić, nie udajemy, że się nic nie dzieje, prawda? Nie ma w ogóle tematu. Tu musi opaść zasłona milczenia i wszyscy musimy udawać, nie? A dlaczego? No bo tak naprawdę to ja ze sobą sobie nie radzę. Właśnie im bardziej człowiek próbuje sobie poradzić ze wszystkimi, im bardziej jest lekarzem całego świata i im lepiej wie, prawda, co komu, co kto robi źle, co kto robi nie tak i co powinien zmienić, prawda, tym bardziej to oznacza, że ucieka przed sobą samym, właśnie, że ucieka przed sobą samym, bo nie może sobie poradzić ze sobą. No to właśnie może wreszcie uznać swoją bezradność i wreszcie przyjść w pokorze do Jezusa i przyjść i dać sobie pomóc, nie? Właśnie przestać się szarpać, drapać, rzucać, bronić właśnie tego, co jest w mojej głowie, tylko właśnie przyjść i dać sobie wytłumaczyć, dać sobie powiedzieć, dać sobie wyleczyć serce właśnie z tego wszystkiego, co tam jest błędne. No właśnie o to chodzi. Być może uczniowie Jana właśnie z tym przyszli do Jezusa, ze swoim niezrozumieniem, ze swoim pogubieniem, braku mistrza. Też mistrza nie do końca rozumieliśmy, prawda? I teraz już zupełnie nie rozumiemy Jezusa. Gdzieś tam próbowaliśmy utrzymać się faryzeuszów, ale widzimy, że to nie w tą stronę idzie i może właśnie przyszli do Jezusa właśnie ze swoją bezradnością, bezsilnością. Że może tu jest różnica między uczniami Jana a faryzeuszami, prawda? Że faryzeusze przychodzili rzeczywiście całkowicie zasklepieni, nastawieni właśnie na bronienie do bólu swoich pozycji, na ocenianie Jezusa i na to, żeby Jezusa spunktować, żeby Jezusowi coś wyciągnąć i przypisać cokolwiek złego, udowodnić sobie, że on wcale nie jest taki dobry. Że faryzeusze rzeczywiście z takim nastawieniem przychodzili, a uczniowie Jana może rzeczywiście przyszli w poczuciu bezsilności, bezradności, niezrozumienia, rzeczywiście przyszli się coś nauczyć. Jezus ich cierpliwie uczy. Właśnie tego, o czym próbuję powiedzieć, nie? Że nie potrafią zrozumieć Jezusa, dlatego że po pierwsze trzeba zacząć od tego, o co Jezusowi chodzi. Zobaczy, że Jezus pokazuje na relację oblubieńczą z człowiekiem. Że Bogu chodzi o relację oblubieńczą z człowiekiem. My jesteśmy nastawieni ciągle, że chodzi o coś, nie? Że chodzi o coś. Chodzi, żeby coś zrobić, czym się wykazać, przynieść jakieś zyski, efekty, osiągnięcia, prawda? Że chodzi o coś, prawda? Natomiast okazuje się, że Bogu chodzi o kogoś, nie? Że Bogu chodzi o relację oblubieńczą, prawda? O bycie razem. W relacji oblubieńczej najważniejsze jest bycie razem. W miłości najważniejsze jest bycie razem. Chcemy być razem, po prostu razem. Prawda? Nam ciągle chodzi o coś. Nieważne, że jesteśmy razem, nieważne, że jesteśmy blisko, bo pogoda nie taka, bo to nie takie, a nie taka knajpa, a nie taki samochód, a coś tam nie takie, prawda? A nie tak się ubrałaś, a nie tak się uczesałeś, nie? Prawda? Rozumiecie, że nieważna jest osoba, nieważne jest to, że jestem z osobą, która mnie kocha i którą ja kocham, tylko ważny jest cały taki zespół różnych dodatkowych okoliczności, które są tylko dodatkowymi okolicznościami, które dzisiaj są, których nie będzie, a osoba trwa na wieki. Właśnie to jest cała tajemnica, że osoba trwa na wieki, a cała reszta dzisiaj jest, jutro tego nie ma. Prawda? I teraz zobaczcie, że Jezusowi chodzi o bycie razem. Dlatego właśnie On jest razem z sennikami, z grzesznikami. On zaprasza do bycia razem faryzeuszy. Tylko, że oni nie potrafią jakby zrobić takiego kroku, dać się wyprowadzić z tego kurczowego trzymania się przekonania, że chodzi o coś, że chodzi o zrobienie o coś, o osiągnięcie jakichś tam efektów, o wykazanie się, że zrobiłem, że przyniosłem jakieś tam efekty. Dlaczego? Bo to trzeba by wtedy przeformułować całe swoje funkcjonowanie i całe swoje życie. Trzeba by zostawić to wszystko, na czym oni do tej pory budowali sobie pozycję, prawda? Tylko, że oni nie widzą tego, że są zaproszeni właśnie do relacji oblubieńczej z samym Bogiem i że właśnie to życie na tak zwanym szczękościsku, prawda?
no wcale nie daje im radości, nie daje im satysfakcji, przeciwnie, właśnie toną w jakiejś tam hipokryzji, którą Jezus im wypomniał nie jeden raz, prawda? Hipokryzji, która miała ukryć niekompetencje, bo na dłuższą metę okazywało się, że nie jesteśmy w stanie spełnić wszystkiego, co sądzimy, że należy spełnić. Jezus chce ich wyprowadzić z takiego życia na szczękościsku, właśnie z tego ciągłego niezadowolenia z siebie i z całego świata, i chcę im pokazać, że po prostu są zaproszeni do bycia razem, są zaproszeni do relacji miłości i żeby tu znaleźli radość, nie? Tu znaleźli wreszcie oddech, odpocznienie, że tu nie muszę się wykazywać, prawda, nie? Że tu nie muszę się wykazywać. Właśnie ciekawa rzecz, tak mi chodzi po głowie jeszcze, że największy grzech Izraela, jaki Izrael się dopuścił, okazuje się największym grzechem Izraela, to nie było to, że na pustyni sobie zrobili złotego cielca. Największy grzech Izraela, za który zostali, że tak powiem, brzydko skazani na wędrówkę po pustyni przez kolejne 38 lat, bo tu mało kto zwraca uwagę, że Żydzi przez pustynię dosyć szybko doszli do granic Ziemi Obiecanej, mianowicie zajęło im to 2 lata. Tylko że tam doszło do wielkiego zbiorowego narzekania na Boga, na Mojżesza, na tą ziemię obiecaną, że wszystko jest nie tak, źle w ogóle, że Bóg ich oszukał, bo im obiecał ziemię obiecaną, tam mieli jakieś wyobrażenia, a tu coś, a tu wszystko nie tak, prawda? Że owszem, fajne winogrona, no rzeczywiście, no są pola, rzeczywiście żyzna urodzajna, rzeczywiście mlekiem, miodem płynące, ale tu jacyś ludzie mieszkają. Bóg mówi, słuchajcie, ja się z tym poradzę, jak wypędzę przed wami, nie? Bo ty nas oszukałeś, bo to wszystko nie tak, to wszystko do niczego i w ogóle, nie? Że jakby ciągle oni tego nie widzą. Właśnie największy grzech Izraela to jest narzekanie. Jest jedno wielkie narzekanie. Zobaczcie, wędrówka po pustyni, to jest jedno wielkie narzekanie. Tam wszystko jest nie tak. Bóg wszystko robi źle. Mojżesz wszystko robi źle. Źle ich prowadzą, źle ich karmi. Oni nie widzą, że Bóg jest z nimi. No Bóg robi wszystko, żeby im to pokazać. Nie? W dzień słup obłoku, w nocy słup ognia, prawda? Namiot spotkania, Arka Przymierza, prawda? Cały performance na górze Synaj, prawda? Ten dym, ogień, wszystko, nie? Tylko żeby ich przekonać, no ale ja jestem z wami, dałem wam samego siebie, prawda? Chcę relacji z wami. Nie, bo manna już nam się znudziła, bo przepiórki nam się przejadły, bo to i tamto, i owamto. Czy największy grzech Izraela, coś co, jakby to powiedzieć, w pewnym sensie jakby nie pozwoliło Bogu, czy nie w pewnym sensie, tylko to co nie pozwoliło Bogu uszczęśliwić ich sobą samym, swoją miłością, no to właśnie było to ich ciągłe czepianie się wszystkiego, ciągłe narzekanie na wszystko, prawda? To jest właśnie to, nie? Że w Bogu chodzi o bycie razem osób zakochanych, zachwyconych sobą samym, prawda? Cała reszta jest dodatkowa, cała reszta jest przypadłością. Okej, trzeba zadbać, żeby to po ludzku wyglądało, ale to nie jest najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, że jesteśmy razem, prawda? Nie? A tu właśnie jest kłopot taki, że po grzechu pierworodnym nam zaczęło chodzić o wszystko, tylko nie o miłość, nie o bycie razem. No i to jest właśnie ta kontrowersja między Jezusem a całym światem, nie? Że cały świat jest nastawiony, zresztą my chrześcijanie też do dzisiaj jesteśmy nastawieni, że chodzi o coś, że trzeba coś zrobić, nie wiadomo i w ogóle. A Jezus mówi, że mu chodzi po pierwsze o bycie razem. Tylko że widzicie, no to bycie razem, to jak na przykład pokazuje święty Jan z Dukli, to nie polega na bezczynności. Bo jednak, żeby być razem z Bogiem, to Żydzi potrzebowali wędrować przez pustynię. Uczniowie, żeby być razem z Jezusem, to potrzebowali odpowiedzieć na jego zaproszenie, chodź ze mną, bądź ze mną. To zaproszenie, żeby mu towarzyszyć. Właśnie. I to jest to, że Bóg od początku człowieka zaprosił, że człowiek to Bogu towarzyszył, był razem z Bogiem w tym, czym Bóg się zajmuje. Nie? A Bóg się zajmuje właśnie troską o całe dzieło stworzenia, o wszystko, czemu dał istnienie. I człowiek został zaproszony do tej troski Boga, do towarzyszenia, do bycia z Bogiem razem w Jego miłości, w Jego miłosnej trosce, prawda? Ale w tej miłosnej trosce nie chodziło o to, co robimy. Jakby na pierwszym miejscu nie było to, o co robimy, jakie efekty osiągamy, tylko na pierwszym miejscu to, że robimy to razem. Że robimy to razem. Oczywiście, że w głębszej perspektywie no chodziło o to, żeby zrobić to wszystko dobrze i tak dalej, ale po pierwsze
po pierwsze człowiek przeżywał uprawianie, doglądanie ogrodu rajskiego jako towarzyszenie Bogu, bycie z Nim. Nie? I zobaczcie, że Jezus to bez przerwy do tego zapraszał, akolutejmi. Nie? Zapraszał, żeby mu towarzyszyć w jego drodze i każdego z nas zaprasza na swój sposób. Nie? Na przykład święty Jan Zduki odkrył, że jest zaproszony, żeby być razem z Jezusem w konfesjonale. To samo odkrył święty Jan, święty ojciec Pio, właśnie ci dwaj wspomniani przeze mnie już dzisiaj. Nie? Że ojciec Pio siedział kołkiem w konfesjonale po pierwsze dlatego, że odkrył, że jest zaproszony, żeby w ten sposób przeżywać bycie razem z Jezusem. Że odprawiał mszę tam godzinami. Ta msza, którą ojciec Pio odprawiał, trwała godziny. Niby mówią, że mniej więcej tyle, ile konanie Jezusa na krzyżu, czyli mniej więcej 3 godziny trwała msza odprawiana przez ojca Pio. On przeżywał bycie z Jezusem właśnie w jego męce. Do tego stopnia, że są świadkowie, którzy mówią, że widzieli, jak właśnie rany ojca Pio krwawią, prawda, na mszy świętej, jak on cierpi. Nie? Ale to było właśnie to, że on to przeżywał, że ja zostałem zaproszony, żeby w ten sposób być razem z Jezusem. Nie? Że kobieta została zaproszona, żeby być razem z Bogiem w stwarzaniu nowych ludzi. Nie? Mężczyzna został zaproszony, żeby być razem z Bogiem w trosce o życie, prawda? I tak dalej, nie? Że każdy z nas został zaproszony do tego, żeby być razem z Nim, prawda? I teraz sednem jest, żeby to wszystko robić w taki sposób, tak robić, to robić i w taki sposób, żeby właśnie po pierwsze to mi pomagało być razem, bardziej razem, bliżej Niego, bliżej tego, który mnie zaprosił. Że właśnie to jest fundamentalne pytanie. Czy to, co robię, to mnie zbliża, czy oddala, prawda? Czy mnie zbliża, czy oddala? Nie? I teraz właśnie to jest to, że jestem razem z umiłowanym, no to się cieszę byciem razem. To nie ma sensu pościć w tym momencie, no bo chodzi o bycie razem. To jesteśmy razem, to się cieszymy, że jesteśmy razem. Natomiast mówi Jezus, przyjdzie czas, że prawda się gdzieś tam przestanę mieć wyraźne doświadczenie bycia razem z Jezusem, bo to tak bywa w życiu duchowym, że jest okres, kiedy jakoś tak wyraźnie to jest dla mnie oczywiste, jakoś to przychodzi wyraźnie, że jestem razem z Jezusem, a jest okres, że jakby zapada ciemność, że brakuje tego wyraźnego doświadczenia. Jezus mówi, no to wtedy będziesz pościł, bo wtedy właśnie chodzi o to, żeby trwać w wierze, że dopóki robię to, co do mnie należy, to do czego Jezus mnie zaprosił, to przez wiarę wierzę, że jestem razem z Nim, nawet jeśli tego nie czuję, nie przeżywam, w wyraźny sposób do mnie to nie dociera. I moja wierność wobec Jezusa to jest to, że trwam w tym, do czego Jezus mnie zaprosił, w tym, co odczytałem. Nawet jeśli nie daje mi to satysfakcji, nie daje mi to wyraźnego poczucia obecności Jezusa, to trwam cierpliwie i na tym polega mój pot, że nie szukam sobie pocieszenia na boku, nie? Że jakie to jest małżeństwo, że kiedy na przykład mąż wyjeżdża w delegację, to żona od razu sobie szuka pocieszenia. No żona cierpliwie czeka, aż mąż wróci, tak? I na tym polega miłość. Jezus nigdy nas nie opuszcza, zawsze jest razem z nami, tylko my nie zawsze mamy wyraźne doświadczenie tego bycia razem z Jezusem. I właśnie wtedy, kiedy nie ma tego wyraźnego doświadczenia, to potrzebujemy trwać w wierze, trwać, prawda, w tym, do czego Jezus nas zaprosił i wierzyć, że jesteśmy razem z Nim, nawet jeśli tego nie czujemy, nawet jeżeli wszystko po ludzku nam mówi, że jest odwrotnie, że jesteśmy sami. Właśnie nie uwierzyć temu poczuciu samotności. Bo zobaczcie, właśnie dlatego, że my wierzymy poczuciu samotności, to my jesteśmy przekonani, że wszystko musimy zrobić sami. Właśnie dlatego nie pozwalamy działać Jezusowi. Właśnie dlatego nawet jak nam nie wychodzi, to dalej się szarpiemy, rzucamy, próbujemy łatać, prawda, sznurkiem wiązać, sztachetami podpierać, a nie wpadnie nam do głowy, żeby przyjść z tym wszystkim do Jezusa i pozwolić wreszcie Jemu działać, Jemu to wszystko naprawić. Właśnie na tym to polega, uwierzyć, że On ze mną jest, że naprawdę mogę coś zostawić w Jego rękach, to z czym sobie nie radzę, czego nie umiem naprawić. Prawda, żeby on się tym zajął. I czasami są takie sytuacje, takie sprawy, że trzeba właśnie przestać przy tym wszystkim gmerać, próbować łatać, wysyłać jakieś SMS-y, coś tam działać po swojemu,
Proszę zauważyć, że te moje działania, które ja jakś tam w panice podejmuję, no to doprowadzają do tego, że sytuacja robi się tylko jeszcze bardziej zagmatwana. I wreszcie puścić i pozwolić działać Jezusowi, uwierzyć, nie? I to też czasem polega na tym mój post, że ja wreszcie przestaję działać, nie? Przestaję gmerać w jakiejś sytuacji i pozwalam działać Jezusowi. No a właśnie to wszystko, zobaczę, rzeczywiście wymaga pewnej nowości, nowości podejścia. Że wreszcie puścić te wszystkie różne fałszywe przekonania na temat Boga, na temat relacji z Nim, na temat siebie, na temat innych ludzi, świata, no te wszystkie fałszywe interpretacje, które we mnie jest, i dać się napełnić zupełnie nowym winem, zupełnie nową jakością, pokazać sobie wszystko z zupełnie innej perspektywy, właśnie z perspektywy miłości, tak jak to widzi miłość. Miłość, która po pierwsze pragnie bycia razem, nie? I po pierwsze właśnie ciągle chodzi mi po głowie ikona Trójcy Rublowa, właśnie ta Trójca zasiadająca przy stole, przy którym jest miejsce na to, żebym ja się tam dosiadł i był razem, prawda? I był razem. Właśnie dać się wreszcie powiedzieć coś nowego, dać się wyprowadzić ku jakiejś nowości. Właśnie dać się ruszyć z miejsca, wreszcie zwątpić sobie własne interpretacje i pokazać to wszystko, dać się to wszystko pokazać z perspektywy samego Boga. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.